Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest naszym gościem kandydat na prezydenta, pana Żółtka Stanisława pewnie znacie, bo obecnie jest gwiazdą internetu, gwiazdą YouTube'a, Facebooka, także pewnie każdy pana prezydenta zna, przyszłego być może. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam. Ja od razu zapytam, bo mnie to bardzo nurtuje, takie jedno pytanie. Co z tą Unią? Czy jest pan tylko za tym, żeby wyjść z tej Unii, czy jest pan za tym, żeby tę Unię najlepiej zlikwidować, ponieważ jest to coś, co już nie zda egzaminu? Ależ oczywiście, że jestem za likwidacją tej Unii. Nie tylko za wyjściem, bo co wtedy można zrobić? Bo wtedy można stworzyć porozumienie krajów takie, jakie miało być. Nie, żebyśmy mieli pana nad sobą w postaci Komisji Europejskiej, tylko takie porozumienie, jak chciał Schuman. Zostało to wypaczone. Bo cała idea mi się bardzo podobała, to jest wszystko okej. Natomiast w tej chwili to, co się z niej zrobiło, to jest jakiś potworek w ogóle. To sama nasza obecność, samo istnienie tego typu zagraża ludziom, nie tylko zresztą w Europie. Czyli jest pan po prostu, żeby Unia została zlikwidowana, bo samo wyjście chyba już nic nie da? Dużo da, bo wyjście tak naprawdę, samo nawet nasze wyjście, to jest praktycznie ukruszenie tych glinianych nóg, to oni by runęli. Pewnie i Włosi od razu by wyszli, albo być może oni pierwsi wyjdą przed nami. Ale nawet gdyby ona trwała, to tak naprawdę po prostu byśmy wtedy dobrze z nimi żyli, znaczy z Niemcami, z Francją i z tą Unią, ale mielibyśmy kontakt z naszej lepszej Wielką Brytanią, Norwegią, Islandią, Szwajcarią i całym światem. Bo w tej chwili oni nam zabraniają kontaktu ze światem, nie możemy handlować, a jeżeli gdzieś możemy, to straszne cła wzajemne są i nie możemy funkcjonować normalnie. Nie dość, że nie możemy funkcjonować, to jeszcze oni nam nakazują jakieś dziwne nakazy ekologiczne, owoce, warzywa, wszystko sztuczne. Wszystko jest takie, jakie w Unii. Nie tylko to jeszcze bym przeżył. Są jeszcze gorsze rzeczy. A, jeszcze gorsze rzeczy. Dobrze. Pan Duda był w Stanach. Wrócił już do Polski i pan Duda, z tego co wiem, załatwił tyle, że załatwił nam elektrownie atomowe. Ale ma w planach elektrownie atomowe, sieć 5G i szczepionki. Jak pan skomentuje wizytę pana prezydenta? Coś wspaniałego. No wiemy, że pan Duda po to pojechał. No chodzi o to, żeby zdobyć punkty w wyborach. A Trump chętnie na to się zgodził, bo on też ma wybory i Polonia jest spora, nie? Musieli coś, szukał Duda jakiegoś tematu, żeby powiedzieć, że zwycięstwo, że coś załatwił. No szczerze powiedziawszy, dość głupie rzeczy wybrał. Bo elektrownia atomową pan Duda, znaczy najpierw Platforma zaczęła. Buduje już od 10 lat, jest spółka, wydali 600 kilkadziesiąt milionów złotych na nią. Terenu jeszcze wskazanego nie ma, nic kompletnie nie zrobione, ale te 60 milionów rocznie cyka. Ogłosili, niedawno spółka ogłosiła, że zacznie budować w 26, prawda, roku. Czy jeszcze 5 lat będą brali pensję, a wtedy znajdą jakiś teren. Ale pan Duda jeszcze bardziej walnął. No, pan Duda to już w ogóle walnął, że w 33. Nie jestem pewien, czy w 2033, czy w 2133 będzie sprawa pierwszego bloku elektrowni atomowej. No to 10 lat już jest budowane, terenu nie ma. Pewnie za te 12 lat wskażą jakiś teren, a za 50 lat, kto wie. Zresztą uranu pewnie już nie będzie, bo nie będzie się opłacało elektrowni atomowej budować. To jest jakiś debilizm kompletny. No. Także no, cóż mam odpowiedzieć? No, jak to usłyszałem i przeczytałem, to ręce mi opadły, no bo sukces. Ja powiem panu, że ja chyba przez noc nie mogłem całą noc zasnąć, bo ja oglądałem całą tę transmisję wczorajszą z tego Białego Domu i te wszystkie obietnice, to wszystko to jest taka fikcja, to jest taka propaganda w tym TVP, że ja się za głowę łapałem. To jest propaganda, ale przede wszystkim nawet widać z tego, co mówią, że to w ogóle nie ma z rzeczywistością nic wspólnego, tylko tak sobie gadają, żeby coś powiedzieć, bo naprawdę nie znaleźli, kurczę, żadnego tematu. No. Tak. Jedno tylko było, bo jak poprzednio pan Duda tam się płaszczył przed panem Trumpem, pamiętacie państwo to podpisywanie, jak on tam stał i tak dalej, ale niech mu będzie, no ten przypadek zdarzył. Ale teraz oficjalnie oświadczył, bo ja jestem akurat przeciwnikiem, żeby wojska amerykańskie tu były, chcę, żeby były, ale nie na naszym terytorium. Nie chcę tu poligonu doświadczalnego wojennego. Ale Duda chce. Więc zakładając, wczuwając się w rolę Dudy, nie? No to on tam też załatwiać pojechał te wojska. No żaden nic nie załatwił, prawda? Ale wyszedł i oświadczenie dał, że nie ośmieliłby się Trumpowi cokolwiek mówić. Jak taki służalczyk do Trumpa podszedł, no przepraszam, ale
nie ośmieliłby mu się nawet wspomnieć coś na temat tego. Nie ośmieliłby się prezydentowi Trumpowi coś powiedzieć. No. Panie Stanisławie, mnie to zbulwersowała sytuacja, jak pan prezydent Andrzej Duda wyszedł z tej swojej limuzyny, podszedł do prezydenta Trumpa, a Trump nie podał mu ręki, kiedy ewidentnie pan Duda wyciągał tę rękę. No nie było widać tej dłoni, ale bardzo takie upokarzające wręcz, bo tłumaczą się, że koronawirus, ale później mówili, że wszyscy zostali przebadani po opuszczeniu samolotu. Także straszny obraz. Po prostu Ameryka i nie tylko Trump, ale w ogóle Ameryka, no nie musi nic, po co ma udawać, że tam Polska jest jakimś znaczącym krajem, albo w ogóle, żeby go nawet coś przywitać uroczyście. Polska ma służyć, jest na smyczy, oni wiedzą, że jest i będzie, no to co im zależy, no. Jak ktoś tak się zachowuje, to ma taką odpowiedź, nie? Czyli jest pan za opuszczeniem amerykańskich wojsk Polski, żeby sobie poszli, tak? Tak, i to, ale to ludzie naprawdę nie rozumieją, o co chodzi. Jak był Związek Radziecki, tu stacjonowały wojska radzieckie. Myśmy potem sobie uświadomili, to była między innymi za przyczyną Kuklińskiego, którego uznaliśmy za bohatera, nie? Że dzięki Bogu, żeśmy wyprowadzili te wojska, że zostały wyprowadzone z Polski, bo ich obecność oznaczała, że w każdej chwili może tutaj Polska przestać istnieć. Nawet tu nie chodzi o jakąś wojnę trzecią światową. Ale konflikt lokalny między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Rosją oznacza, że ataki są tam, gdzie stacjonują wojska, prawda? Czyli tam ani Stany Zjednoczone, ani Rosja mogłaby nawet nie zauważyć tej wojny, tylko Polski by nie było. Nie? Taki poligon doświadczalny. I my teraz chcemy, jak tamtych nie ma, zrobić dokładnie to samo. No Kukliński się w grobie przewraca. Chcemy, żeby tu stacjonowały wojska, a nawet, żeby była amerykańska tą w tej broń. Co innego, gdy była polska broń. Bo wtedy my ją używamy i wiedzą, to my, ona służy jako straszak, prawda? Ale dla obcego mocarstwa, który takie broni wyprowadził z swojego terenu, to on ma palec na spuście, to on tutaj z tego steruje, to mu nie zależy na Polsce przecież, nie? No dlaczego Amerykanie wyprowadzili broń jądrową ze swojego terytorium? Jest na okrętach podwodnych, na bombowcach strategicznych w innych krajach. No nie chcą tam ataku, prawda? Tylko wolą, żeby Polska była zaatakowana nawet w lokalnej wojence. Tak, i wczoraj w wiadomościach pokazywali też defiladę w Rosji, w Moskwie. Jakiś czołg pokazali i nastraszyli Polaków, że czołg już jest jakby przygotowywany do ataku na Polskę. Propaganda taka, że ja jakby 15 minut po wiadomościach, ja je oglądam, żeby jakieś filmy robić na podstawie wiadomości. I musi mi pan uwierzyć, że oglądanie tej telewizji to jest nie do wytrzymania wręcz. No ja z obowiązku czasem rzucam okiem na tą telewizję, no bo wie pan, kandyduję, no tego, nie? Ale rodzina, ja no, tak normalnie, no żeby oglądać tą telewizję, jak film jakiś sensowny puszczą, no to oglądę, nie? Ale te dzienniki i tak dalej, no po prostu mi się niedobrze robi. Już mam dość tej ohydnej propagandy. Jak Urban robił propagandę za komuny, to ta propaganda owszem była nachalna, ale to chuda jej do tej, nie? I miała jakieś ręce i nogi i była jakoś inteligentna i było jej mniej. A ta jest prymitywna, nachalna, bez przerwy. Raczej jest to taka propaganda typu w stylu, no telewizji tam wtedy nie było taki specjalny, ale typu koniec 40 lat w Polsce, prawda? No, albo taką jak robi Kim Il-sung na przykład. Tylko tam też wiele telewizorów nie mają, ale robi, prawda? No to jest tego typu. No. Znaczy ja się zastanawiam, kto pisze scenariusz do tych wiadomości, bo tam musi być ktoś, kto pisze ten scenariusz. Wie pan co? Ja mam podejrzenia, bo tam jest sporo sensownych ludzi w tej telewizji, ale no, robią na rozkaz, no bo dbają o swoje życie i o swoją pracę, nie? No, coś, no, no i wielu tam jest, niekoniecznie tak jak pan Rachoń czy ktoś inny, to nie są oficerowie prowadzący, prawda? Jak ci. No i chcą przeżyć, nie? Ale ponieważ ich to też wkurza, to proszę mi wierzyć, pewnie nie jedna złośliwość tam została zrobiona, taka piąta kolumna. No, tak podejrzewam, no. Nawet gdzieś może w dyrekcji ta piąta kolumna jest. No. Może być, ale pana nie zaprosili jeszcze nie, na jakiś program. Nie. No. Nie, sobie nie wyobrażałem, że mnie tam zaproszą. To jest, to wie pan. Raczej nie ma szans, bo pan już by tam od razu z grubej rury pojechał o Unii Europejskiej, o tych wszystkich sprawach. Tak, tak no. To jest, o przede wszystkim o propagandzie tej telewizyjnej i o tym, że w ogóle jej nie powinno być, skoro ma służyć do takich celów, prawda? O tym całym zachowaniu PiS przedwyborczym, kupowanie tych głosów i tak dalej. No jak to, no jak ja to głoszę, no to no jakże oni mogą, przewidzą, że jak tam będę, to mnie nie namówią, że żebym co innego powiedział, nie? Może innych namówią, ale mnie nie. To, no słynne przecież Menelowe Plus to pan wymyślił i teraz poszło w świat.
Ja ostatnio w jednym z pana wywiadów usłyszałem, że, bo tutaj chodzi o Krym, oni sobie to tłumaczą, że jeszcze w 2014 roku w Polsce było 200 żołnierzy, teraz jest kilka tysięcy, bo wszystko się zmieniło po aneksji Krymu. Ja usłyszałem, że z tym Krymem było tak, że Chruszczow podobno po pijaku go jakoś przehandlował. Mógłby pan coś powiedzieć na ten temat? Przede wszystkim na Krymie mieszkali i mieszkają Rosjanie. No ale to była taka Republika Sowiecka, nie? No to Chruszczow, co mu Chruszczowowi zależało, czy powiedzieć, że on jest w Ukrainie, czy nie? Ukraina była Republiką Sowiecką. Właściwie to on potem napił się, mógł podczas innej imprezy powiedzieć, że należy do innej, tylko graniczącej, no żeby nie robić jaj, prawda? Graniczącej innej Republiki Sowieckiej. No napisał, że to jest ukraińskie, nie? Żadnego Ukraińca tam nie ma, są Rosjanie. Oni nawet o tym nie widzieli, no nie mogli się przeciwstawić przecież, nie? Powstała Ukraina, Chruszczow zapisał po pijaku, że to jest ukraiński i nic do niego tak zostało. I ci biedni Rosjanie tam na tym Krymie, no nawet nie za bardzo wiedzieli, co zrobić. No ale jak zaczęły się te numery z Ukrainą i nagle ta nienawiść poszła tam dookoła, to się postawili. No przecież no, z jakiej parafii w ogóle jesteśmy w Ukrainie, prawda? To chyba naturalne. I tutaj naturalne prawo do samostanowienia ludzi, którzy którym granice przesunięto, prawda, no a oni uważają, że są Rosjanami. Czy to dobrze, czy źle, guzik mnie obchodzi. Tak uważają. I to jest straszne, to jest potworne, że teraz to tam jest Rosja, nie? Ale jak w Kosowo na przykład było, to tam nie było tak, że po pijaku ktoś przyznał Albanii czy tam Albańczykom to Kosowo. Nie, oni byli przyjaźnie przygarnięci przez Serbów. Kosowo, tak jak Kraków, kolebka Serbii, to takie coś było, prawda? I rozmnożyli się, dużo ich przyjechało i nagle co? Unia Europejska i Stany zbombardowały Serbię, że Kosowo ma być wydzielone i oderwali od Serbii. I myśmy się zgodzili jako rząd. Coś skandalicznego po prostu, nie? I jak Kali ukraść, to dobrze. Jak Kalemu ukraść, to źle, prawda? Ale nawet tu symetrii nie ma, bo tu rozumiem, że ten Krym powinien być normalnie tak, jak jest w tej chwili, nie? Natomiast w przypadku Kosowa nie powinno tego być. Nie? Dalej powinno być serbskie przecież, nie? No ale nawet gdyby było, no to niechby popatrzyć się na tą symetrię. Jak my się zachowujemy niemoralnie i tak jak ten Kali, prawda? Tak. No zresztą cała Jugosławia przecież została rozebrana, a z tym Kosowem to... To już był szczyt podłości po prostu, zrobienie tego. Też nie potrafię zrozumieć to, co oni zrobili z Kosowem. Jednak no, to jest serbskie, tak jak pan mówi. W nijaki sposób ma się to do Albanii, to jakby takie serce, tak jak pan powiedział, serce Serbii. No, serce Serbii, historycznie po prostu, nie? Tak jak Kraków w Polsce, nie? Ja bym nawet powiedział, że może jak też Lwów. Jak też Lwów, no, ale Lwów jest większym, bardziej, znaczy inaczej, no, przez ostatnie wieki Lwów, powiedzmy, był rzeczywiście bardziej centralnym miastem niż Kraków, nie? Ale jednak historycznie patrząc, no, jak Kraków był stolicą królów, to Lwowa jeszcze nie było, także tam była jakaś wieścina, prawda? Ale rzeczywiście, jakby patrzeć na ostatnie 150 lat, tam 100 lat, to Lwów stał się rodzajem serca Polski i oddał krew za Polskę. A myśmy tych naszych ludzi na Kresach, naszych braci zdradzili, zostawili ich tam po prostu. I jeszcze my im z łaski dajemy kartę Polaka, za którą mogę do muzeum za darmo wejść, bo to wszystko chyba, nie? No po prostu, no i to ta polityka w stosunku do Polaków, którzy tam są, a my mówimy, że oni nie Polacy, że oni to nie, coś takiego, nie? Jaka to podłość. I ta podłość jest, ona była i za AWS-u, i za SLD, i za Platformy Obywatelskie, i za PiS-u. Nic się nie zmienia. Swoją drogą choćby dlatego, bo to są dalej ci sami ludzie. Nic się też nie zmieniło. Ktoś nie wierzy, nie ogląda Magdalenkę, jakby się dogadywali. Ja zobaczę, wszystkie te lata do dzisiaj, to są ci z Magdalenki ludzi do dzisiaj. No, nic kompletnie się nie zmieniło. No. Czyli pan ma podobne zdanie do mojego, że PiS, PO to jedno zło, wszystkie te partie od... No bo dobrze, ci sami ludzie to są, no, że tam się, wiecie, poprzykają się do niedawna. Owszem, wyzywali się z ambony, prawda, tam w Sejmie. A potem siadali do taksówki, jechali na piwo i ten, nie? No i no wiadomo, no. Niewykluczone, że ostatnio na tyle się pożarli prywatnie, że może się ta sprawa skończyć. To znaczy z tego, albo się nawet już skończyła tego, że to jednak poza Sejmem, no to jesteśmy razem, nie? Być, no. Może, być może coś tam o coś poszło, nie? O jakąś sytuację. No pewnie jak zazwyczaj spółki, bo ten PiS zrobił się zbyt nachalny, nie?
i powywalał tych z Platformy nie tak, jak oni wywalali, tylko bardziej, prawda, i swoich włożył, nie, no bo w tej chwili w tych spółkach Skarbu Państwa jest tam, nie wiem, ile jest, 1000, 2000, bo tam czasem małe udziały są, nie, na przykład te udziały są po to, żeby tam były synekury, nie, no to w takich spółkach, gdzie jest sporo akcji Skarbu Państwa, to przecież nawet sprzątaczką nie można być, jak się człowiek do PiSu nie zapisze, nie, no, no to wiemy o tym. Panie Stanisławie, a jak pan wspomina swój pobyt w Parlamencie Europejskim? Jak tam jest? Ze wszystkiego, co mi się podobało w Brukseli, to stary rynek, to ten, tylko i wyłącznie ten tam w Brukseli. Piękne, bardzo piękne miejsce, przyznaję uczciwie. Poza tym nic, natomiast sam budynek parlamentu, atmosfera w nim panująca, zachowanie ludzi, nawet idąc od tej strony, no, choćbym miał nic złego nie powiedzieć, to wystarczy, żeby znienawidzić to miejsce, żeby nie chcieć tam być. Ja, no, ja strasznie źle się czułem. Sam fakt, że ja tam przebywam, działał mi na nerwy. Ta pycha taka durna i głupia, że myśmy ukradli pieniądze, daliśmy sobie dość sporo, a w związku z czym ta reszta to jest śmiecie, prawda? To nic nie warte, nie? Jak, wie pan, jak się czuję, jak ja wchodzę tam do parlamentu z żoną na przykład, bo zdarzało mi się, nie? I no ja oczywiście wchodziłem tam, gdzie żona, ale mam specjalne wejście do mnie z niebieskim dywanem. Żona nie może wejść. Nikt nie może wejść, tylko posłowie, nie? Ona musiała normalne wejście wejść, a ja po niebieskim dywanie. No Jezus, Maria i większości posłów, piorunującej większości również polskich, niestety piorunującej większości posłów polskich, to się kurczę podobało. Prawda? Tak samo jak restauracja w parlamencie, gdzie tylko poseł może wejść, zaproszona przez niego osoba. Nikt inny, nawet politycy to też się pyszni, nie mogliby wejść, nie? No bo to no, oczywiście z obniżkami, specjalnymi cenami dla... No bo wiadomo, parlament sobie pouchwalał, że to tam dopłaty od kawy do schabowego. Nie? Czyli trwonienie pieniędzy, nie? Jednym słowem. No a to prawdziwe trwonienie jest gdzie indziej. To raczej jest przedsmak tego, bo ale jak się zobaczy tego typu przedsionek i tego typu atmosferę, to już widać, co dalej jest po prostu. Czyli pan już raczej nie ma w planach, w marzeniach powrót do... W marzeniach nie mam. W planach, jak ja, póki Polska będzie, to jeżeli będzie taka możliwość, to chcę być europosłem, dlatego że można coś zrobić. Oczywiście ja tam jestem, wie pan, jak jestem traktowany w parlamencie, jak byłem traktowany. Zarzuca się też panu, że pan jakieś tam absencje miał, ale to myślę, że to jest też gra polityczna. Nie, to nieprawda, to nie tak jest. Tam ja wbrew pozorom byłem jednym z bardziej zapracowanych posłów, bo ja byłem szefem mojej grupy Komisji Budżetowej. To jest 80% pracy Unii, prawda? I pozostałe komisje tam zagranicznych, spraw jakichś innych, no to właśnie to są takie dla posłów, którzy nie muszą nic robić, nie? A ja pracowałem, ale za to miałem 40 własnych głosów. No bo nikt inny się na tym nie znał, prawda? Do głosowania. Więc na komisjach, w pracy, praca tego typu, nie? Wystąpienia w głosowaniach w pierwszym roku, jak byłem, to też byłem na tych głosowaniach imiennych, miałem 95% obecności, nie? No potem się zorientowałem, że to jest kompletny bezsens tam obecność na tych głosowaniach, bo tam 70% jest taki techniczny, który bez znaczenia to przygłosuje. Część jest taki, że i tak wiem, no na te już, ale i tak chodziłem, że no, nas jest 150 przeciw, a 600 jest tam za, no to tak samo można pójść na głosowania. Ale na takie chodziłem, a tamte wszystkie to nie łaziłem. I ciekawą rzecz zauważyłem, no ci, co są drugą kadencję albo trzecią, mają najniższą oczywiście frekwencję w tych głosowaniach. Tam się jest w tym parlamencie. W gabinecie ja widzę głosowania na monitorze, to obok mnie, no to jest 30 sekund tam mogę wejść, nie? Ale nie zamierzam tam być na tych głosowaniach, nie? Po prostu nie podnoszę ręki, bo po co mam to robić, nie? No i trzeci element to były wystąpienia. Każdy ma tyle, ile przydziału dostanie czasu. Każdy wykorzysta możliwość czasu, którą dostanie. Ja też wykorzystałem, nie? Grupa dostała, dzieliła na członków. Ja cały czas, jaki miałem, no to wykorzystałem na wystąpienia. No ani ja, ani pan Sośnierz, ani Korwin więcej by nie mógł dostać. Ale co posłowie, posłom zależy na statystyce. Kończy się sesja i idą potem, jak już nikogo tam nie ma, to po kolei przychodzi tam 500 posłów, a siedzi na sali w sumie 5, no bo nikogo nie interesuje, żeby powiedzieć uwagi do swojego głosowania. No i mówią, ja głosowałem w tej sprawie dlatego, bo chciałem tak zagłosować. Dziękuję, nie? I odchodzi, nie? I trzeci, czwarty. I w statystyce jest tak samo, jak wystąpienie się liczy, tak samo jak zgłoszenie, że mi mikrofon nie działa. To te statystyki są takie. I posłowie myślą, że dzięki temu będzie reelekcja, jak będą w statystykach lepsi. Ja jestem dumny z tego, że ani razu nie poszedłem tam po tych
głosowania przez całe 5 lat poinformować ludzi, że zagłosowałem przeciw, dlatego że chciałem być przeciw. Dla statystyki. Więc z tego jestem dumny i uczciwie powiem, że tych posłów, którzy to robili, a prawie wszyscy to robili masowo, mnie się to zachowanie uważam za hipokryzję i rzecz, no, którą się brzydzę. Tyle powiem. Panie Stanisławie, ja myślę, że teraz ten występ w tych wyborach prezydenckich to jest taki dobry krok, żeby mieć szansę wrócić do tego Parlamentu Europejskiego. No, jeżeli... jeszcze jedno. Bycie posłem do Parlamentu Europejskiego, co jest? Tam są obrzydliwie wysokie pensje dla posłów. W tym i dla mnie były te pensje, prawda? Ja oczywiście tam, jak byłem w tej komisji budżetowej, za każdym razem poprawki tam, żeby nie było tych pieniędzy, no ale one są, bo przez parlament uchwali, nie? Więc oczywiście ja brałem te pieniądze, jakby one były 1000 albo 1000 razy większe, też bym wziął, choćby cały budżet Unii, prawda? Bo uważałem, że lepiej wziąć niż zostawić nam na podłe rzeczy, które oni tam, na różnego rodzaju działania, nie wiem, promowanie homoseksualizmu, tam feministek, tego typu, no wolałem, żeby tego nie było, nie? No, wiele tam nie zabrałem. Ale dzięki temu na przykład, ja teraz w Polsce, ja teraz mogłem te pieniądze, zatrute pieniądze, no w sumie wstrętne, mogłem zużyć po prostu na tą kampanię, prawda? Informować ludzi, jak wygląda Unia, wspomóc partię liberalno-konserwatywną, taką jak Kongres Nowej Prawicy, mogłem te pieniądze przeznaczyć. Więc po prostu, moim zdaniem, tylko no, dobrze, że się udało je tam wyrwać, prawda? No. Więc ta bytność tam może być, plus czasem się zdarzy, ale już śmiertelnie rzadko, no bo zawsze tam w mniejszości jestem, że mój głos przeważy o czymś ważnym. Dam przykład śmiesznej rzeczy. 2 lata temu, no nie, już będzie 3 lata temu, bo to już rok minął od zakończenia kadencji, 2,5 roku temu Unia postanowiła zakazać sprzedaży kebabów w Polsce. Nie w Polsce, tylko w Unii całej, nie? No i było głosowanie w Parlamencie Europejskim. De facto zamykało sprawę. I wyszedł remis, a musi być większość. Nawet jakbym się wstrzymał od głosu, to byśmy nie mieli kebabów dzisiaj. Ja nie jadam kebabu, od razu mówię, choćby z powodu brody, więc bo to się zapas kłócił cały, nie? Ale choćby one, nie wiem, jakie były wstrętne, no to z jakim prawem ktoś zakazuje ludziom jadania kebabów, nie? Że to tym niezdrowe, wie pan? Ale ich by nie było, bo nie wolno by było produkcji robić. Także dobrze byłoby, jakby Polska wiedziała o czymś, czego wcale nie jestem specjalnie dumny, bo to byle no, dla mnie nie było istotne, nie? Znaczy, ale z punktu widzenia wolnościowego istotne, że tym jednym głosem, dzięki mojemu głosowi, mogą jeść kebaby. No, no i tyle. Także może to sprawdzić, bo to było imienne głosowanie, więc można zobaczyć. I o to chodzi, że pan tam przynajmniej miał wpływ na coś, co później weszło albo nie weszło w życie. Tak, żeby ludzie nie myśleli, że jak ktoś nienawidzi Unii, to nie będzie startował do Unii, bo tam będąc w Unii ma większą szansę, żeby ją podkopać, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Więc właśnie eurosceptycy, jakby tam zdobyli większość, to by tej Unii takiej już nie było. Czyli żeby się przyczynić do jej likwidacji, upadku i... Dokładnie. No pewnie jakby ją zmienić, odwrócić, to okej by było, to mogło być, ale wiem, że tego się już nie da zrobić. Czyli za późno, już nie ma szans raczej, żeby to uzdrowić. Nie ma, moim zdaniem, nie ma żadnych. Ja tak myślę to, o czym panu wcześniej powiedziałem, że to jest dobry krok ta kandydatura teraz, bo nie ukrywam, że ja wiele razy obiło mi się o uszy pana nazwisko, ale nigdy się nie zagłębiałem i dopiero teraz podczas tej kampanii poznałem pana bliżej i myślę, że wiele tysięcy Polaków podobnie. Ja miałem taki problem, ja nie miałem nigdy parcia na szkło, natomiast bardzo dużo z punktu widzenia partyjnej pracy czy tam innej miałem jakby z drugiego planu zajęcie, nie? Te wszystkie wybory, jakie startowała Unia Polityki Realnej czy Kongres Nowej Prawicy, ja pełniłem na przykład funkcję pełnomocnika, czyli to ogromna ilość, wie pan, kontakty z setkami ludzi, ta dokumentacja w tysiącach i tak dalej, nie? Nie miałem nawet czasu na propagandę. W Unii też, no tak jak mówię, ta komisja budżetowa no, trochę mnie zmiotła, inni posłowie mieli czas, więcej czasu mieli, no bo nie byli w tego typu komisji. No i no, uznałem, że skoro już jestem, choćbym nienawidził tej Unii w tym sensie, że nie chcę tam siedzieć, nie? To musiałem siedzieć, żeby próbować chociaż te poprawki tu mniej wydać i tak dalej. Większość przegrywałem oczywiście, nie? Ale 40 głosów miałem, no coś się, parę się udało. Pewnie się udało zaoszczędzić, że Unia mniej wyrwała od państw pieniędzy jakąś niewielką kwotę, może w sumie sumarycznie z 50 miliardów euro, nie? Mówię niewielką o Unii, nie? Ale jak na osobę, która od sobie tam była i jeżeli tyle
udało się jej to cofnąć, to wie pan, no to niech ktoś inny popisze się takim czymś. Ja panu życzę, żeby pan tam jeszcze wrócił i żeby jeszcze to podkopał trochę. Natomiast wolałbym, uczciwie powiedziawszy, zdobyć tu władzę w polskim Sejmie. Bo tam to tylko można troszkę zaszkodzić tej Unii. A w Sejmie, jakby się zdobyło władzę, to byśmy potrafili wymusić, po prostu Polska mogłaby wyjść, prawda? Te wybory zresztą dają mi dużą szansę na to, prawda? Bo zdobyłem sympatyków, zdobyłem organizację lepszą. Prędzej będę mógł z kimś współpracować, no bo ktoś, kto ma poparcie, no to się go też chce przytulić albo z nim być razem, prawda? Więc bardzo dużo mi to dało, bez względu na wynik, bez względu na to, co się stanie. No pewnie jakbym został prezydentem, no to bym to szybko załatwił, ale się może zdarzyć, że nie zostanę jednak, prawda? Jest taka możliwość. No to i tak mam duży zysk. Ja myślę, że bardzo duży. Naprawdę teraz ja też słucham ludzi, słucham opinii gdzieś tam znajomych i wielu nie słyszało o panu, a teraz naprawdę pan, myślę, że to jest dobry krok, żeby właśnie w przyszłości kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu, żeby pan już będzie miał nazwisko takie bardziej popularne, więc myślę, że tutaj spokojnie, tylko trzeba się jakoś przyłączyć, do kogoś dołączyć, żeby... Ja tu zresztą wszystkich namawiam, moich mówię, no pewnie szansa na to, że będę miał wielki wynik albo będę prezydentem, jest mała. Ciągle jakieś tam wiarę trzeba mieć w to i jakoś, bo nie wiem, jakie mam sondaże, bo ja nie jestem wymieniany, prawda, w sondażach, więc nie wiem po prostu. Ale nawet jak jest mała, to im będę miał wyższy wynik, tym większa jest pewność, że wspólnie być może z Konfederacją, no bo wtedy trudno bez mnie coś zrobić, nie? Że wtedy no, zmienimy to Polskę następnym krokiem, no i tyle. No. Być może wtedy okaże się to być pierwszym krokiem, nie? No właśnie, co z Konfederacją, panie Stanisławie? Jak pan widzi współpracę? Ja chciałem już rok temu, sugerowałem im i pojechałem na spotkanie do Warszawy. To też niedługo potem, to sama, no, chyba grudzień 18 roku, na takie spotkanie. No był tam Korwin, był Bosak, był Winicki, był tam Mencen, może jeszcze jedna osoba. Nas pojechała trójka. Porozmawialiśmy przyjaźnie, a co oni sugerowali, że no oni tu mają tu poukładane, jak to teraz zrobić, bo oni już wcześniej jakoś zaczęli rozmawiać. Ja mówię, nie ma sprawy, no ale to, no i mówimy się, że rozjeżdżamy do domu, wysyłamy, no bo to było przed świętami, po świętach wysyłamy maila z propozycjami, no co byśmy oczekiwali, jaki rodzaj współpracy, jedni i drudzy i do negocjacji, żeby się dogadać, nie? Ja wysłałem jeden, czekałem tam 2 tygodnie, wysłałem drugi no, z prośbą, żeby odpowiedzieli chociaż tak czy nie. No nie odpowiedzieli, a potem publicznie się dowiedziałem, że no nie, że nie, prawda? No to jak, no to trudno, nie? No może, być może uznali, że jestem za mały, za słaby, nie warto się tym zajmować. Ja myślę, nie? Że teraz to już tak panu nazwisko urosło, że byłby pan jedną z takich wiodących postaci, tak mi się wydaje. Tak sądzę, że im większy i lepszy wynik będę miał, tym większa jest pewność, że będziemy razem szli. Tak sądzę, no bo wiadomo, pan był kolejności, wszystko się może wydarzyć, ale no, na to wygląda. No. Ja panu życzę, żeby pan jednak w Sejmie się pojawił, w kolejnych wyborach do Sejmu Polskiego, żeby jednak pan, żeby pan zdobył ten wymagany próg i żeby pan tam był i mógł sobie wygłaszać, co pan chce. Na dodatek w polskim Sejmie, no jednak pomijając fakt, że tu można by zdziałać więcej, no bo można by łatwiej tą większość zdobyć, prawda, i przekonać ludzi. Tam naprawdę w tym parlamencie nie było możliwości po prostu. To jest raz. A na dodatek chodzi o prywatę moją. To znaczy milej by mi się tu żyło i było w Sejmie Polskim niż w tym parlamencie. No, każda tam jazda po prostu do tej Brukseli czy do tego Strasburga, no ciarki mnie przychodziły. No, z taką niechęcią tam jechałem po prostu. Ja myślę, panie Stanisławie, że teraz w przyszłych wyborach jednak Konfederacja będzie miała większe poparcie i nawet kilkudziesięciu posłów może mieć, więc będzie automatycznie łatwiej wejść kandydatem. Tak, tak, jak będziemy współpracować, no, też, dlatego no, chciałbym wnieść swoją wartość dodaną, prawda, do wspólnej sprawy, no może być no, rzeczywiście jakiś solidny wynik, no, a wtedy być może się okazać, że bez nas nic nie można zrobić, prawda? Nawet jak nie będziemy mieli większości w Sejmie, no bo to jest mała szansa, prawda? To może być tak, przy tego typu tutaj awanturach o kompletnie nieistotne sprawy, ale śmiertelnych awanturach, prawda, między na przykład PiS-em i Platformą,
to może być może bez nas się nie da w ogóle, że my musimy wejść, wkroczyć w jedną albo w drugą stronę i powiedzieć, no was wesprzemy, ale takie mamy warunki. Zmieniamy to tu w podatkach. Oni gotowi są pójść, bo im nie o to chodzi. Oni chcą prywatę swoją tam załatwić. Ja zauważyłem, że z tą Platformą i z PiS-em jest tak, że oni się leją o te pierdoły takie małe. Oni się, ale jak przychodzi o ustawę w sprawie przyszłości Polski, o poważne, to oni jednogłośnie, to jest to samo. Te same głosowania, to już jest tam jedni poklepują drugi. I zwykle mają to samo głupie myślenie na temat przyszłości Polski niestety. Ale to ciekawe, jak oni się wyzywają w Sejmie, wie pan, i tak dalej, no wychodzą w Sejmu, siadają razem z Platformy, jeden z PiS-u do taksówki, jadą na piwo, nie? No bo to są, tak jak mówiliśmy, ci sami ludzie, no, znają się od 30 lat, wie pan, no i, ale być może w tej chwili przegięli pałę i rzeczywiście się pokłócili. Znaczy, to, no, to może tak być teraz. Panie Stanisławie, co pan sądzi o posiadaniu broni? No każdy obywatel powinien mieć prawo do posiadania broni. Poza dyskusją, no, o ile nie jest karany za jej użycie, no, za przestępstwo z jej użyciem, no i jeżeli jest przy zdrowych zmysłach, nie? To jest niezbywalne prawo człowieka wolnościowe. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie było, poza jednym. Mianowicie człowiek, który posiada broń, to chociaż ta broń leży w szufladzie i nie widział jej od 10 lat, to zwykle ma taki bardziej inny stosunek do życia, taki bardziej wolnościowy, bardziej prędzej sam pomyśli. Dla rządu to nie jest dobre, no bo on myśli sam zamiast to, co mu się każe myśleć, prawda? Więc dlatego rządy nie chcą, żeby było pozwolenie na broń choćby z tego tytułu. Natomiast fakt, teraz wracając do realiów, no fakt, że bandyta może mieć broń, a uczciwy człowiek nie, że takie wprowadziliśmy reguły, prawda? No jest czymś podłym po prostu, nie? Tłumaczenie, często są tłumaczenia, że no może więcej byłoby jej zabójstw z bronią, prawda, przypadkowych czy innych, no to sprawdźmy to. Wszystko łatwo sprawdzić, bo na przykład w różnych kręgach kulturowych są różnice, trudno to sprawdzić, no bo tu inne i tak dalej. Ale Stany Zjednoczone szczęśliwie są dobrym przykładem do takiego testu. Bo tam są jedne stany, gdzie w ogóle nie wolno posiadać broni, nie? Na przykład stan Waszyngton. I są stany, gdzie można czy karabiny maszynowe kupić na ulicy, prawda? Znaczy w sklepie, nie? No to sprawdził na milion mieszkańców, gdzie jest więcej zabójstw. No i patrzę, sprawdzam, no bo to są dane oficjalne, nie moje przecież, nie? No, największa liczba zabójstw jest na przykład w stanie Waszyngton na milion mieszkańców. W tych stanach są fluktuacje, bo to jest tabela tych 50 stanów, prawda, około. Jest tabela od góry do dołu, więc pewne fluktuacje są, ale reguła jest nieśmiertelna, no niewiarygodnie widoczna. Tam, gdzie jest dostęp do broni, jest najmniej zabójstw na milion mieszkańców, a tam, gdzie nie wolno posiadać broni, jest największa śmiertelność z powodu zabójstw. No jak jeszcze to dodamy, no to z jakiej parafii nie chcemy, żeby ludzie mieli broń? No przecież to jest, musi być inna przyczyna. Ta przyczyna chyba jest ta, o której mówię. Chyba, że jest jeszcze jakaś taka, nie wiem, przed Rothschildów ustalona z innego powodu, nie wiem. Aha, bo jeśli złodziej, no tak jak pan mówi, jeśli złodziej będzie wiedział, że pan ma w domu coś tam ma, no to nie wejdzie, bo będzie wiedział, że od razu już nie wyjdzie. Tak. W Stanach taki fajny przykład jest dwóch miast, wyleciało mi z głowy te miasta, niewielkie miasta, typu 20-tysięczne, nie? Gdzie było dość sporo zabójstw, znaczy zaczęło się od jednego oczywiście miasta. Było sporo zabójstw i Rada Miasta wymyśliła sobie uchwałę nakazującą ludziom posiadanie naładowanej broni. Że każdy obywatel ma obowiązek posiadać. Pewnie, że tam część nie restrykcyjnie tego nie pilnowali, nie ludzie nie szli do więzienia za nieposiadanie broni, ale większość faktycznie miała broń naładowaną w domach. Jak rękę odjął, a było to już ponad 20 lat temu, tam ani jednego zabójstwa nie ma. A wycieczkowi złodzieje miasto szerokim łukiem omijali. Także no, przepiękny przykład jest po prostu. No. Ja tak panu zadaję takie dosyć pytania, takie, które już pewnie padały często, ale ja wiem, że ten film będzie przed samą ciszą wyborczą. Poza tym nie wszyscy, każdy słuchają ten, więc usłyszą też ludzie, którzy tam nie słyszeli. Tak, to nie są żadne pytania, nie wiadomo skąd, ale po to, żeby, bo ja go, ten film będzie opublikowany w piątek przed samą ciszą, tak jak już panu mówiłem, także myślę, że to jest dobry moment, żeby ludzie sobie poukładali w głowie to wszystko i to są takie do utrwalania. A co pan jeszcze powie o Kościele i o państwie? Czy Kościół oddzielić od państwa, czy tak jak teraz? No mam tutaj swoją opinię i choćby na podstawie doświadczenia życiowego, bo oglądałem to, a zawsze się tym interesowałem.
Ja, bo na przykładzie najlepiej to można zrozumieć. Mój kolega ze średniej szkoły został księdzem i był w parafii w Tobolsku, takie oryginalne trochę, 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. I co roku zazwyczaj mieliśmy spotkanie klasowe, on przyjeżdżał, robił nam mszę, opowiadał jak tam jest. Bardzo mało katolików, bo to pozostałości zesłańców polskich tego typu, nie? Ale wiara jest, kościół, no ciężko się żyje, mrozy, no tego typu, nie? Potem dostał parafię w Wiedniu. I potem na tych spotkaniach mówił, że no tragedia po prostu, że on wrócił, chciał do tego Tobolska, do tych surowych warunków, bo tam już nie ma kościoła. Bo i ja to też wiem, bo mam rodzinę w Hamburgu i wiem, jak to wygląda w Niemczech. Tam ludzie deklarują na przykład wpłatę z podatku jakiejś części na stałe na kościół i to się dzieje. Potem przestają się tym interesować, bo co roku, co miesiąc tam się pobiera pensję z nich. No to oni swój obowiązek wykonali. Właściwie to nie muszą iść do kościoła, nie muszą na tacę dać i jakoś mentalnie tak to jest. A co się dzieje z kościołem? No ci księża mają pensję od państwa z tych podatków, nie? No właściwie często kościoła nie potrzeba otwierać, bo właściwie i tak na tacy już nie zbierają, nie? No to ten... I od roku na rok zrobiło się tak, że te kościoły są zamknięte na stałe. Otwierane są okazjonalnie. Wierni nie chodzą do kościoła, kościół umarł. Jeżeli jest tego typu kościół płacony z podatków, jakieś pensje dla kościoła, to pomijając to, że musi być nieco posłuszny władzy wykonawczej, prawda, to na dodatek ten kościół tak czy owak umrze. Więc rozdział kościoła tutaj i płacenie przez państwo temu kościołowi jest zbrodnią przeciwko kościołowi. Tak uważam. Ale też widzimy, co się w szkołach stało z religią. Przecież ci księża, którzy uczą, to przestali być księżmi. To są nauczyciele, to są pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej. I oni muszą wykonywać polecenie ministra, a nie kurii, a nie papieża, prawda? Oni podlegają tu. To są urzędnicy zwykli. Czy dzieci tego nie widzą? Widzą. Zresztą dodatek to jest zwykła lekcja, każda inna, tylko taka, że można ją łatwiej obejść, no bo tam nie ma restrykcji, prawda? Więc na wagary można iść i tak dalej. Nie ma religii, no kościół umarł. Ja chodziłem na religię do kościoła. Wiedziałem, że jest religia. Czasem też nie uciekłem, nie zwagrowałem, nie? Nie poszedłem na religię, ale wiedziałem, że co innego jest szkoła, tam jest związane z państwem, a tu jest religia i kościół, i wiara, i chrześcijaństwo, prawda? No i po prostu niestety ta mamona i chęci, i czasem dobre chęci z tą religią w szkołach, bo to ona była wprowadzona raczej w dobrych chęciach, ale z głupim rozumem. Zaszkodziła kościołowi i szkodzi straszliwie. Ja też tak myślę, mam identyczne zdanie, jeśli chodzi o kościół i o państwo, że kościół sam sobie szkodzi, będąc związanym z państwem. No bo ludzie są wygodni. Księża niestety też są wygodni. I takie proste rozwiązanie, nawet już bez tych wiernych, im odpowiada. No i co ja poradzę? No? No i czy oznacza koniec kościoła i nie ma kościoła? No i to jest 2000 lat przetrwał, a być może umrze z powodu takiej, co niektórym się wydaje, tak jak w PiSie albo gdzieś, że albo katolikom też uczciwym, wydaje się to takie dobre, prawda, pomóc ten kościół. No nie. No niestety właśnie jest dokładnie odwrotnie. Ja myślę, że to, że PiS jest tak związany z Kościołem, to tylko gorzej będzie dla Kościoła. Tak, choćby miał dobre chęci w tej sprawie, to będzie gorzej. No. Tak, ludzie się zniechęcają, utożsamiają Kościół już z PiS-em. Od razu część wiernych została odrzucona. To tak jak z episkopatu wypowiedział się w sprawie tego, że ktoś tam z ambony wypowiadał się, Emilewicz ostatnio, prawda, z PiS-u. Wyszła na ambonę w Częstochowie, no Jezus Maria, i politykowała z ambony. No przecież wiecie, jak episkopat powiedział akurat no, uczciwie, że nawet ogłoszeń parafialnych nie wolno z ambony głosić. To tam mają być głoszone Słowo Boże, a nie polityczne rozwiązania. Więc po prostu jest to, no wie pan, ale szatan no, jest dość cwany. No, potrafi udawać dobrego i coś takiego zrobić. A ksiądz, który z ambony powie, głosujcie na tego, a nie na tamtego, to jest grzech śmiertelny, on niszczy Kościół. No bo swoich wiernych część odrzuca. Złych czy dobrych, nieważne czy on dobrze powiedział. Może mówić o moralności, o 10 przykazań, niech ludzie sami sobie wybiorą, nie? Co? Ale nie może dzielić ludzi na lepszy gorszy. A słyszał pan po pierwszej debacie telewizyjnej w Małopolsce, właśnie gdzieś tam pod Krakowem, koło Krakowa, jeden z księży powiedział nam przy, że w tej debacie uczestniczył jeden jakby normalny i dziewięciu, no ja to tak odebrałem, że dziewięciu po prostu nienormalnych, to też było skandaliczne. No niestety tak,
akurat o tym normalnym powiedział Dudzie, znaczy każdy wiedział inaczej, nie wiem, czy mieliśmy nazwisko, no ale jak ksiądz może coś takiego powiedzieć, wie pan, no, no coś strasznego. Jak diabeł potrafi zmienić, bo to zabawną rzecz powiem, ludzie o tym nie wiedzą. W 2001 roku była do wyborów do parlamentu polskiego, no nie było zresztą wtedy jeszcze, Polska nie była w Unii, była księżyczka. Było losowanie numerów, pierwszy numer wylosował SLD, a dziesiąty numer wylosowała Liga Polskich Rodzin, która była silnie związana z Kościołem wtedy, nie? I w niektórych diecezjach, nie we wszystkich, ale w niektórych, proboszczowie dostali nakaz namówienia na głosowanie na Ligę Polskich Rodzin. No i w mojej akurat diecezji też. Moja matka przyszła ze śmiechem, że o godzinie tam, jak tylko otwarte, nie wiem, czy nie od 6 nawet były otwarte lokale, a bardzo wcześnie. Przyszły jakieś dwie starsze panie i co ksiądz mówił, że na kogo głosować? Mają tą książeczkę i przy mamie, nie? Dziesiąty. No i patrzą się, Borewicz, dziesiąty, nie? No bo na pierwszej stronie, nie? No jest dziesiąty. I proszę pana, no mama jako członek komisji nie mogła nic powiedzieć, nie? Że to chyba nie o to chodziło, prawda? I zagłosował na Borewicza. I co? Borewicz w tym okręgu, proszę pana, z 10 miejsca wyskoczył, miał prawie tych głosów, co reszta SLD. Czy w ogóle przed jak do Sejmu, ale w ogóle podciągnął dodatkowy poseł był też z SLD z tego tytułu. Sprawdziłem, na szczęście to nie było częste, w niewielu diecezjach, ale w 3 diecezjach tak. W 3 diecezjach podciągnęli wynik SLD do góry, Kościół Katolicki, bo tak samo mówili, głosujcie na 10, wiecie, jak no, ludzie jak przeciętnie, zwłaszcza tam z tego kościoła i tak dalej, co się słuchają. 10 właśnie był tam z SLD ktoś na tej pierwszej stronie. I 3 dodatkowych posłów kościół załatwił z SLD. Nie wiem, czy i oni nie zdecydowało, że mieli tą większość, którą mogli samodzielnie tworzyć rząd. No, bo to było na granicy, przecież bo oni mieli tam 42%, to kawałeczek 3 posłów mniej i prawdopodobnie potrafiliby stworzyć. No. Jak to niby złe zachowanie, takie niegodne Kościoła, ale w dobrej niby intencji, prawda? Jak potrafi obrócić się na złe, jeżeli Kościół zapomni, do czego jest stworzony. To jeszcze, pani Emilewicz, to jeszcze małe piwo, no bo na Jasnej Górze to też już był jakby święty Łukasz Ewangelista, czyli pan Szumowski, tak. Święty Mateusz. Wiecie co? Nie wiem, co powiedzieć na to, no. Ja jestem osobą bieżącą i nie atakuję Kościoła, ale jak słyszę coś takiego, też jestem tak jak pan, tak jak powiedziałem, za oddzieleniem tych dwóch rzeczy, bo źle skończymy, jakby wszystko się rozleci. Panie Stanisławie, a co z hotelami i ze sklepami, które rząd kupuje teraz? No, można się pośmiać rzeczywiście, gdyby nie to, że to smutne jest. No, no bo ja pamiętam te państwowe sklepy już za komuny, nie? No też państwo prowadziło, no była tam musztarda, ocet, nie? Na bazarach ja kupowałem mięso od baby, ale no w sklepie się nie dało, nie? Potem były kartki, no to coś tam się udało tych kości kupić, parówek, nie? No to, nie? I rząd prowadził te sklepy. No i jak widzę, PiS pozazdrościł PZPR-owi, no bo właściwie też ma wszystkie insygnia już tak jak PZPR ma. Władzę pełną, prawda, już ma władzę i nawet w sądach ma władzę i w prokuraturze i prawda, i media, i jego jest telewizja, trochę bardziej prymitywna niż ta dawniejsza, ale jeszcze czego nie ma? No właśnie ostatnie insygnią, tak, czyli jeszcze nie ma sklepów, którymi zarządza, prawda, nie ma hoteli, bo też były państwowe hotele, prawda? No to widzę, że ostatni krok, no wykupić właśnie sklepy takie, żeby innych firm nie było i ma poprowadzić, no. No coś tak żenującego i głupiego, że no ja nie wiem, co ma powiedzieć. Jak usłyszałem o tym drugim hotelu w Warszawie kupowanym, no bo ja nie wiedziałem w ogóle, że on ma hotel, i to luksusowy, duży hotel, kupił, który jest 100% własnością państwa i ja rozumiem, państwo prowadzi usługi hotelarskie, nie tam w tym hotelu. Kupuje drugi, nie, hotel. Rozumiem, że całą sieć jakąś tam będzie miał hoteli i rząd będzie prowadził usługi hotelarskie, no rany boskie, no. No ja wiem, swoją drogą jakby tamten Marowiecki był tą pokojówką, nie? No bo być może, może o to chodzi. Może jakieś zboczenie, prawda? I chcą mieć możliwość bez tego. Jakbym się dowiedział, to ja tam na drogi lokal wykupię, żeby tam mnie poobsługiwał w fatuszku, nie? Żeby to sprawdzić, nie? Może, no bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. No to chyba są zboczeni i chcą się bawić w pokojówki, no. Nie wiem, co innego można powiedzieć, no. A jakbym pan podsumował 5 lat rządów PiS-u? Wielu posłów, a nawet członków rządu, moim zdaniem miało dobre chęci.
Niestety z biegiem czasu to jest tak, że im większa władza, tym bardziej demoralizuje, to prawda. A ponieważ od początku tam było źle, to znaczy był to tak zwany socjalizm pobożny, no i zaczęło się kończyć tak, jak jest, jeszcze te awantury z PO ich bardziej naburzowały, prawda, więc oni zapomnieli, pogubili się i poszli jeszcze dalej niż pewnie planowali, nie? No to po pewnym czasie nawet sensowni posłowie, no wejdziesz między wrony, zaczniesz krakać jak jony, nie? I całość poszła w kierunku takiej tyranii, prawda? Że, no, reszta obywateli to już w ogóle ma się słuchać, mamy ich gdzieś i tak dalej. Takim ewidentnym przykładem tego wyeksponowanym malutką rzeczą jest, nie? Podczas tej pandemii, jak był ten zakaz wstępu do lasów, nie? Taki bez sensu kompletnie. A potem możecie wejść do lasu. No i że na kolana, no jaki dobry pan zezwolił na wejść do lasu, nie? No takie pokazanie środkowego palca ludziom, no możecie nam, wiecie, no. I także, no co ja poradzę? Na powiedzenie, jak, co ja sądzę, no po prostu jak w światopoglądzie, często mają zbieżne poglądy z moimi. I zgadza, w niektórych sprawach ich działania są sensowne. No ale tylko mała część jest i to, która nie zostaje na stałe. To tylko chwilowa działalność. To tu zakaz tam pochodu jakiegoś, tam powiedzmy tego typu. Nie, on to nie zostaje w prawie na stałe, nie? Więc to tylko były dla popisu raczej robione rzeczy. Natomiast prawo zostało zdewastowane. Gospodarka jest zdewastowana. Jeszcze nie została zdewastowana, ale już jest zdewastowana. No. Tego typu, jak żeśmy rozmawiali, tej budowie elektrowni atomowej czy czymś, no przecież widzimy, co się dzieje. Takie durne popisy, nie? To na szczęście nie szkodzi. To, że milion elektrycznych aut wybudujemy za chwilę, to nikomu nie szkodzi poza tym ośmieszeniem się, prawda? Ale niektóre rzeczy szkodzą. Naprawdę ciężko. Także ten kraj, jeżeli zostanie dalej w ten sposób prowadzony, to naprawdę zejdzie do poziomu Korei Północnej. Takie mam odczucie. A na pewno wolność obywateli zostanie kompletnie zmieciona. Orwellowski świat będzie. No ja się teraz, panie Stanisławie, tak odczuwam to, że jednak w Polsce ludzie mają coraz mniejsze prawa człowieka, że coraz mniejsza wolność jest. Jest to dosyć ciężkie. Nawet prowadząc takie różne kanały gdzieś, jest dyktatura wręcz. Ja czuję, że jest już dyktatura. No jak, czy moglibyśmy sobie wyobrazić, nawet jeszcze 15 lat temu, albo za komuny nawet, czy moglibyśmy sobie wyobrazić, że wprowadzi się prawo, że można każdego człowieka aresztować, osadzi na 2 tygodnie, potem na drugie 2 tygodnie i tak na przykład przed pół roku, nie podając, nie tylko, że nie idąc do sądu i nie tylko bez wyroku sądu, ale nie podając mu przyczyny aresztowania. No to jest coś niebywałego. No to wiecie państwo, za komuny tego nie było jednak. Owszem, aresztowali ludzi bezpodstawnie i tak dalej, ale zawsze przynajmniej próbowali udawać, chociaż na jakiej podstawie to robią, prawda? No, a tutaj wpisali w prawie takie coś. No, wystarczy podpis Ziobro albo podpis szefa ABW i ten człowiek może 5 lat siedzieć bez wiadomości, dlaczego siedzi, prawda? Nie powiedzą mu. No to jest niebywałe. Czy wyobraża pan sobie tę sytuację, że nawet za komuny, że powiedzą tak, że ja na przykład nie mogę kupić ziemi, prawda? Stanisław Żółty. Nie wolno mi kupić ziemi. Im wolno. Owszem, jak miał zgodę od PiS-u, bo to za zgodą tam władzy można kupić ziemię, ale tak to nie mogę kupić. Rolnik tej ziemi mnie albo komuś innemu też nie może sprzedać. Własność normalną, nie? A ja, ale niektórzy mogą, prawda? Wydzielenie takiej kasty lepszej, która może, a druga nie. No, jak się ludzie czują, wie pan? Nie jest to, no, co to jest? No, w bolszewizmie w 17, 18, 19 roku w Sowietach, nie? To tak było, to prawda. Zabierano ludziom ziemię, własność nie miała znaczenia, nie? I tam być może w tym okresie rzeczywiście też ludzi zamykano, nie mówiąc nic za co. Czasem starano się jednak mówić, nie? A więc tam było tak, nie? No więc co to jest, to co w tej chwili się dzieje? Nie w pełnym wymiarze tamtego bolszewizmu, ale jest to bolszewizm. Nie komunizm, nie socjalizm. Jest to po prostu bolszewizm, no i tyle, no. Mhm. No myślę, że Polacy pogonili SLD, pogonili PO, to i PiS pogonią. Tylko zmienia się technologia. Coraz lepsza jest inwigilacja i możliwość trzymania za twarz ludzi. Takich praw, czy każdego można w tej chwili aresztować, nie było. Także nie wiadomo, czy potrafimy z tego wyjść. My tak sobie mówimy, że historia mówi, zawsze się zmieniało. Ale czegoś, takiej technologii, takich możliwości nigdy nie było. Więc jesteśmy w nowym świecie. Oni jeszcze sprowadzają
na przykład ma być w przyszłym roku, że na razie auta do od 3,5 tony, żeby miały nadajniki, GPS-a, żeby no też monitorować. Myślę, że to się dopiero zaczyna, ta inwigilacja. Znaczy ona już trwa, tylko że jeszcze mogą być samochody bez tego. Ja mam stare samochody. Mój samochód rower 827 to jest 96 rocznik. Tam nie ma komputera tego typu. No jakiś tam jest oczywiście, nie? Bo to jest dobrej klasy samochód. Tam nie ma GPS-u. Ja nie zamontowałem sobie żadnych tego typu rzeczy, ponieważ nie zamierzam być śledzony, inwigilowany, podsłuchiwany. Ale dostanie pan mandat nawet do 1500. Ale za chwilę się okaże, że tak, a mandat na początek mandat, a potem mnie chwycą za kark, prawda, skują w kajdany i albo, a jeszcze później może po prostu mnie wyeliminują. Może, bo tak być, ale nieposłuszny zbyt długo, no to właściwie niepotrzebnie jest społeczeństwu, nie? Ja myślę, że po tym wirusie to się dopiero zacznie teraz, inwigilacja i różne... No, różne... jest cudownym pretekstem do tego, to chwycenie za twarz ludzi. To niech pan jeszcze podsumuje, co by chciał jeszcze pan przed samymi wyborami powiedzieć Polakom? Proszę, niech pan mówi, co pan chce. Ani o sobie, ani nikim. Ja chciałbym powiedzieć, żeby ludzie czuli swoją wolność i głosowali tak jak chcą, a nie jak ich podprowadzają jakieś sondaże kupione, telewizyjna propaganda i tak dalej. A przede wszystkim gadanie o jakimś głosie straconym. No proszę się zastanowić chwilę, że przecież wasz głos nie zmieni jeden pojedynczy, prawda? Nie zmieni niczego. Więc po prostu, czy wy będziecie potem przyjemnie i wam się zasypiało i marzyło przed snem, gdy będziecie wiedzieli, że głosowaliście na kogoś innego niż byście chcieli, głosowaliście dlatego, że ktoś was wam kazał. Albo was podprowadził na smyczy jak pieska, prawda? Na przykład sondażami. Tak od lat się to robi. Po to jest ten próg 5%, po to są te gadania o straconym głosie, który tu się żadnego głosu przecież nie traci, nie? Po to są tak robione sondaże, prawda? Także weźcie po prostu, macie jedno życie i tych głosowań nie ma tak wiele, wiele innych wyborów, ale macie tu jakiś wybór. Róbcie, jeżeli nie musicie inaczej, bo ktoś was bije albo tak trzyma, to te wybory, tak jak i w tych głosowaniach, róbcie uczciwe. Będzie się wam 1000 razy lepiej żyło. Tak jak powiedziałem, przykładowo to zasypianie, te marzenia przed snem. I zagłosujcie na tego, na kogo byście zagłosowali, gdyby od jednego waszego głosu zależało, kto wejdzie, prawda? Bo to będzie uczciwe zachowanie i wam się będzie lepiej żyło. Nie zmarnujcie swojego życia. Bardzo serdecznie panu dziękuję za to, że pan wystąpił. Pierwszy raz miałem takiego gościa. Kandydata na prezydenta to jest coś niesamowitego. Ojej. Życzę panu gwiazdę internetu, gwiazdę chyba największą. Pan to jest chyba największą gwiazdą tej w ogóle tej kampanii tutaj tych wyborów. Nie wiem, tu mi szef sztabu coś takiego gada, ale ja nie wiem, czy on mnie nie tak nie podjudza, w sensie, żebym tam gdzieś dalej chodził na wywiady i tak dalej, że to męczące, że nie zmyśla. No, pan i niektórzy inni mówią, że to prawda, więc ja nie wiem, bo ja nie mam czasu na śledzenie. Musi mi pan uwierzyć, że na słowo, że to jednak prawda i życzę panu wszystkiego najlepszego, że no, życzę dużo powodzenia, żeby poszło do przodu i później w przyszłości w tych kolejnych wyborach już tutaj do Sejmu, do Europarlamentu. Jasne. Tak, no, takie plany. Bo to jest dla mnie właśnie taki pierwszy krok, żeby pójść, nie? A później Jasne. Już ludzie, jak już ludzie poznają kogoś, to już jest z górki, także... Ja wiem, jest też takie nawet plemienne myślenie, jakby ruszyło to teraz ten... Tylko ja najważniejsze jest to, panie Stanisławie, żeby później nie zawieść, nie, tych wyborców, żeby jednak być konsekwentnym i cały czas, bo ci politycy, oni zmieniają melodię, co jak wiatr zawieje, to... No, tu nic nie odpowiem, bo tu na moim miejscu każdy by odpowiedział, tak, nie zawiodę, nie mam po co mam to mówić, prawda, to nie da się tu moim teraz słowem gwarantować. Gwarantować mogę tym, co robiłem przez lata i wiedzą o tym, kim jestem, prawda, i co robiłem. A obietnicą taką pustą, którą się składa, to... Mi się panu najbardziej to podoba, że jest pan naturalny, zwykły, normalny człowiek. Nie jakiś człowiek, kandydat, który regułki, formułki z kartki czyta, tylko zwykły, normalny człowiek. I to jest najlepsze. To jest bardzo duży plus, panie Stanisławie. Także nie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję i do widzenia.